Siema, witam bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozpoznawać piosenki youtuberów po fragmencie tekstu. Pamiętajcie, że również wy możecie brać udział w zabawie. Za każdą poprawną odpowiedź dacie sobie jeden punkt i na końcu materiału napiszcie w komentarzu, ile mieliście punktów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, subskrybujcie koniecznie, a ja zaczynam, lecimy. Dzięki widzom wiem, że wyjdzie, lepiej mi nie było nigdzie. Dobra. A czy ja nie muszę mówić, kto to nawija, mogę powiedzieć po prostu nazwę piosenki. Wykonawca, tytuł, ale jeżeli wskażesz, kto dokładnie śpiewa, to też fajnie. To nie wskażę na przykład, to jest Gen Z. Dzięki. Nie. Dobra. Jest to Team X, Nazi World Kapitan. Zwrotka Patty Mouchano. Dzięki widzom, wiem, że wyjdzie, lepiej mi nie było nigdzie. Dobra, wiesz co? Powiem ci tak, kiedy już nie muszę, bo nie oceniam piosenek, to przestałem słuchać jakichkolwiek piosenek Team X. Tak po prostu zasady. I nie słuchałem Kapitana, słuchałem tylko na refrenie na TikToku, jak się wyświetlał, czasami to sobie słuchałem tam po prostu i stąd go znam. Ale zwrotki? Nawet nie wiem, kto to śpiewa, tak szczerze. Więc nie dałbym rady. Nie udałoby się. To jest Patrycja Łuczanow, okej. No to nie wyszło, przepraszam. Idziemy dalej. Czego nie zrobię, wciąż liczę na więcej, bo mam to zapisane w genach. Wiem, że w nich trzymie ta bestia, więc pójdę za tobą do piekła. To jest Mortalcio. W sensie nie wiem, czy w jakiej piosence, ale wiem, że to są wersy Mortalcia. Chciałbym, żebyś mi potwierdził. Jeżeli to jest nieprawda, to już się skułem. Ale powiedz mi, czy to jest prawda. Nie jest to prawda. A Bartek z Gen Z? Nie, nie jest to nikt z Gen Z. To kto to jest? To jest, mój drogi, Rezi w utworze Jeden Ruch. Nie byłoby. Ja tego numeru chyba nigdy nie słyszałem nawet. Czy słyszałem? Czekaj, Rezi, Jeden Ruch? Zgadza się. Wiem, że w nic drzemie ta bestia, więc pójdę za tobą do piekła. Okej, to jest ta... Dobra, nie, byłoby szans. Nie ma... Nie. Dobrze, a będzie coś prostszego? Proszę, numer 3, prosty żywioł. Życie dojedzie ciebie prędko, wtedy będzie cienko, 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 yeah. Czy istnieje szansa, w której na przykład przez cały odcinek nie uzyskuję ani jednego punktu i to jest na przykład ten odcinek? Życie dojedzie cię prędko, wtedy będzie cienko, 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 yeah. Życie dojedzie cię prędko. Kto by taki tekst napisał? Wybitny artysta. Palion. A w jakiej piosence? Zielone 2. Blisko, jest to Palion Czerwone. Nie! Ale tylko po artyście, że powiedziałeś, że artysta wybitny. Kurde. Życie dojedzie ciebie prędko, będzie wtedy cienko, 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 yeah. Dobra, a tej piosenki chyba też nie słyszałem. Dobra, idziemy dalej. Biorę łyk i luz, nabiera sensu każdy ruch. Chcę latać coraz więcej, czuję ten teraz smak. Jezus, ja za każdym razem, jak to czytam sobie te piosenki w tym odcinku teraz, każdy przykład pasuje mi do Gen Z Plons. I co, że chcę, chciałbym powiedzieć, że to jest Gen Z, ale nie powiem, że to jest Gen Z. Biorę łyk i luz, nabiera sensu każdy ruch. Chcę latać coraz więcej, czuję teraz smak. Dobra, to jest Kacper Błoński, Szaman. Nie, jest to Julia Żuga i Shake. Powiem ci, wypadłeś z formy. No wypadłem z formy, bo nie słucham tych piosenek w ogóle, stary. Jestem boomerem, jeżeli chodzi o piosenki youtuberów. Bo przez, ja nawet nie wiedziałem, że te piosenki istnieją, mam teraz problem z tym. Pora nadrobić. Biorę łyk i luz, nabiera sensu każdy ruch. Kacper Błońskiego pobędzie z Julką Żugą, nieźle. Nieźle, nieźle. Lećmy dalej. Może teraz się nie odkujesz, ale jak nie teraz, to może dalej. Dobra, poczekaj. Dla ciebie zmienię nawet kolor słuchawek na silent disco, choćby nuta była całkiem beznadziejna. Słuchałem tej piosenki wczoraj. Okej. Okay. Tylko czyje to było? I wydaje mi się, że to jest Mortalcio. Mortalcio. A tytuł? To nie jest ta piosenka najnowsza. To jest jego piosenka, ta z dla ciebie. Nie wiem, kurde. Tytuł tam, ale to jest napisane dla ciebie, ale to nie jest to. Okej, okay, to powiem ci tak. Mogłeś słyszeć wczoraj tę piosenkę, bo jest bardzo świeża, ale jest to piosenka Nuts World, mój ideał. Dobra. Dla ciebie nawet zmienię kolor słuchawek na silent disco, choćby nuta była całkiem beznadziejna. Już wiem, dlaczego jej słyszałem wczoraj, bo wczoraj one wydały tę piosenkę, chyba tak? No, wczoraj albo przedwczoraj wyszła ta nuta. Tak, i ja to sprawdziłem, w sensie kliknąłem w to, bo mi się to wyświetliło, mówię, a dobra, sprawdzę. I pamiętam, poczekaj, czy to śpiewa... Dobra, nie wiem, nie będę się błaźnił, nie wiem. Chyba młoda Nicola, ale możliwe. Też nie pamiętam. Nie... Dobra, nieważne. Dobra, Dawid, może teraz się odbijesz. Dawaj. Trzymaj kolejny przykład. Po udanej akcji mam na sobie 5 gwiazdek.
Znam ten cytat. Tylko muszę sobie przypomnieć, bo znowu nie wiem. Jezus Maria, jest tragedia dzisiaj. Po udanej akcji mam. A jestem. Dobra, teraz właśnie skumałem, że jestem idiotą, bo patrzę. Miałem myśl w głowie, że cały czas ktoś mi na telefonie pisze, a to przecież ty wysyłasz mi te teksty cały czas. Tak, ja ci wysyłam teksty. Dzwoń po te teksty, bo czekaj, wyłącz ten telefon, bo to bez sensu, żeby to leciało cały czas. Po udanej akcji mam na sobie 5 gwiazdek. Znam ten tekst. Czy to nie jest piosenka Requera? Jeżeli tak, to jaki tytuł? To jest to GTA, który ja nagrałem z nim kilka lat temu? Tak, jest to Requer GTA z tobą na ficie. Więc tak, dobrze, stary, odbijasz się. Po udanej akcji mam na sobie 5 gwiazdek, więc jeżdżam na bazę. Po drodze coś szamie, respekcie na plus, honornie z plamia. Wiesz dlaczego? Bo jak się to czyta i tego się nie słyszy, to ja nie mam zielonego pojęcia, co to jest, bo jakby inaczej, to jest oczywiste, że gdybym usłyszał, to było mi łatwiej. Ale chodzi o to, że jest dwa razy trudniej, bo nie wiesz, co to jest i musisz sobie uzmysłowić, jaka to może być piosenka, jaki to jest głos, jakie flow i tak dalej. Nie słyszysz tego flow i to jest problem. Nie wiem, czy pierwszy, ale jakiś punkt na twoje konto. Dobrze. Gratulacje. Dziękuję. Ty byłaś w toalecie w białej sukni. Znowu jest to cytat, który kojarzę. Kojarzy mi się to z... Poczekaj, to jest... Powiem tak, znasz tą nutę, nawet ją oceniałeś i nawet ci się podobała, ale więcej ci nie powiem. To było takie... To w toalecie w białej sukni było tak śpiewane powoli i przedłużane bardzo. Ty w toalecie w białej sukni... Coś tego typu, takiego czegoś, że na sukni był akcent. I to jest któraś z nut Freeza i zastanawiam się teraz, czy to nie będzie inaczej. Trochę mi podpowiedziałeś, bo chciałem powiedzieć, że to jest ta nuta, którą nagrał Freeze z Versów, ale to raczej nie będzie ona, bo powiedziałeś, że oceniłem pozytywnie, a pamiętam, że mi się nuta z Versów nie podobała, więc to nie będzie ta nuta z Versów, którą nagrał, tylko że to będzie jakaś miłosna piosenka od Freeza. I teraz, czy to nie będzie... Czekaj, jak się nazywa ta piosenka? Z Przemkiem Pro Stegna się nazywa. Tylko ona się nazywa... Poczekaj, nie, ona się nazywa Stegna, tylko się nazywa Vanilla. Dobrze, wykminiłeś. Dobra. Ty byłaś w toalecie w białej sukni, wtedy nie spałem przez ciebie już od 2 dni. Można powiedzieć, że detektywem jestem dobrym, tak? W sensie, da się do tego dojść. Wybitnym. Dobra, powiem ci tak, następny przykład jest absolutnie najtrudniejszy, ale musiałem A były jakieś łatwe w tym odcinku? Którekolwiek były łatwe? To ten jest trudniejszy. Dobra, no pokaż, a to ci beka odgadnę od razu. Aha, hej. Aha, hej. Aha, hej. Czekaj, czy ktoś ma... Nie ma opcji, żebyś... Dobra, poczekaj, nie, spróbuję, zgadnę. W sensie spróbuję wziąć piosenkę, której nie było, albo ekipę... Bo inaczej, był Freeze, było... Co było tutaj wcześniej? Było to... Aha, ej, hej. Kogo nie było jeszcze? To jest Team X7. Nie. Wysyłam ci timestamp, zobacz sobie. Ta piosenka nie ma tekstu. I to jest coś, co można użyć jako słowa. Dobra, nie byłoby szans. Nie byłoby szans. Chłopie. Widzowie, jest to... To jest tak przekombinowane. Cover Pateca. To jest cover Pateca Piratów z Karaibów, tak. Aha, hej. Nie, no nie ma szans. To było głupie strasznie. No było głupie, wiem, ale było tak urocze w wykonaniu Pateca, że stwierdziłem, że musiałeś dodać, żeby się pojawiło. Dobrze, rozumiem. Tak, twój tak. Tok rozumowania. Dobrze, idziemy dalej. Mieć droższe zegarki niż Malik Montana, więcej na szkoncie niż Krzysiu Rozpara. Boże, więcej na koncie niż Krzysiu Rozpara. Znam ten wers i teraz... To jest stosunkowo nowa piosenka, tak? No... Tak. W sensie, nie jest jakaś taka najświeższa, ale pamiętam, że gdzieś niedawno ją słyszałem i to jest przed... Dobra, jakbym miał strzelać okres czasu, wydaje mi się, że z miesiąc ma ta piosenka... 2 max. Czekaj. Sprawdzisz to? A weź tutaj datę, po prostu po dacie. Może będę kojarzył okres, w którym coś wyszło i będę wtedy wiedział. Bo mam jedną osobę, którą... 19 listopada 2022 roku wyszła. O, fuck, to nie ma szans. Dobra, nie wiem, co to jest. Nie ma szans. No, ale kogo byś strzelał? No, wydaje mi się, że Błoński, ale on chyba nie wydawał w tamtym okresie nuty. Plus jedyna nuta, jaką pamiętam ostatnio, to jest Szaman, więc to raczej nie będzie Szaman. Chociaż może to być Szaman, dobra, Szaman. Kacper Błoński, Szaman. No niestety nie mogę ci to, nie mogę uznać. Jest to Kacper Błoński, tak, ale to jest Lover, tak się nazywa ta piosenka jego. Okej, to jest ta piosenka, którą on nagrał na TikToka do konkursu? Z tego co kojarzę, tak, co było to z tą jestem babcią, ładny, z tą ran... Tak, to jest to. Okej. Mi droższe zegarki niż Malik Montana. Dobra, no to ja bym nie wiedział tytułu, w sensie może coś mi zaświeciło, że to Kacper Błoński śpiewa, ale żeby tytuł ogarnąć tak w 100%, to raczej nie bardzo. No tak to bywa czasem w życiu, tak? Jasne. To lecimy dalej. Na popite leci wojak, stoję sztywno niczym stojak.
Ktoś tak nawinął? Tak, mało, w sensie nie mainstreamowa piosenka youtubera, znaczy twórcy internetowego, która nawet spory sukces osiągnęła, jak na zasięgi. Na pupitę leci wojak, stojesz sztywno niczym stojak. To jest wers w stylu Vibros i tak bym strzelał, że to będzie Vibros. No ale jaka to mogła być piosenka? Raczej nie. Dobra, nie wiem, stary, nie mam pojęcia. To jest trudny odcinek, to się wydawało bardzo łatwe. Trudno. Jak pisaliśmy na papierze ten odcinek, to mi się wydawało, że będę miał wszystko w 100%, ale nie. Ja uważam, że tego typu odcinki też są potrzebne, bo to pokazuje, że faktycznie nie zawsze można, plus to są trudne przykłady bardzo mocno. Co to jest, Vibros? Nie, jest to Lil Nigma X Christmas Kraina Snów. Mówiłem ci, ma mniejszy stosunkowo twórca internetowy, okay. W sensie nie powiedziałem youtuber, tylko zmieniłem rozumiem na twórca. Rozumiem. Słyszałeś tą nutę? Tak, tak, na tak, pewno. Ale dawno temu. Na popite leci wojak, stajesz ty w no niczym stojak, drugi tydzień walę łychę, ty na chacie walisz konia. On ją na streamie robił, z tego co pamiętam swoim. Tak, tak, na streamie ją robił. Dobra, dobra, lecimy dalej. Ziomeczku, ile ty ważysz, ile mierzysz? Klasy. Dobra, to jest Dycha i Masno Masno Fest. Bardzo dobrze. 130. Tak. Ziomeczku, ile ważysz i ile mierzysz? 130. Maśniutko! Maśniutko, do środków do ciebie, Masno Fest. Tak, Jezus, ale stare, staroć. Staroć, zgadza się. Nie sądziłem, nie spodziewałem, ale... że muszę wszystkich staroć to się tutaj. No udało się. Dobra, lecimy dalej. Chcesz mieć Boga narodowego chłopca? Dobra, ja wiem co to jest. Tylko my wiesz co będzie problem? No. Kolejny raz pojawia się problem z wykonawcą, bo to jest chłopak Natsu i te to wersy. To się zgadza i ci pamiętam, i ci bo te wersy były rymowane do zostań, chyba tam było coś tam zostań. Chcesz mieć Boga narodowego chłopca? No chłopak Natsu, nie powiem ci jak się nazywał ten tak, numer. Tak, uznam ci. To jest Godface Killa i uznaję ci, no bo piosenka się po prostu nazywa Chłopak Natsu. Dobrze, dziękuję. Chcesz wymienić Boga na randomowego chłopca? Co z niego za pojeb i dlaczego nosi maskę. Ale szczerze mówiąc, od razu od początku o tym podejrzewałem tego, ale nie chciałem strzelać tak bardzo mocno, bo już mam tyle przegranych, że bałem się. Ale git, udało się. Wczoraj Charmander, jutro Charizard. Skórę mam twardą jak skorupa. Ale rymy. Wczoraj Charmander, jutro Charizard. Skórę mam twardą jak skorupa. Kto mu było Pokemonach na winie? Czegoś nie było. Nie było jeszcze Mortalcia, stary, z nową piosenką. Dobra, to jest Mortalcio w nowej piosence Szkło. Ale ty z tym Mortalciem masz. No bo wiem, że będzie, bo po to zrobiliśmy ten film, bo miniaturkę musisz mieć, więc wiem, że będzie i sobie podkładam tym. Chłopie, uspokój się. Nie? Jest to Czaro nowy ja. Czaro! Wczoraj Charmander, jutro jak Charizard. Skóry mam twardą jak skorupa. Pod nią jestem ja! Nie wiem, nie znam tej piosenki w ogóle. Aż fajerwerki za oknem zaczęły napierwszać tam. Lecimy dalej. Teraz będzie Mortalcio dla zmyłego dasz, żeby nie powiedział. Wiem, tak, no dziękuję, no wiem, że skrzywdziłem się. Co to może być? Jest to Czaro... Charizard. No nie, jest to Mortalcio Szkło się nazywa, tak? Ta piosenka. Nie przygotowałem się do odcinka, wiedziałem, że będzie, a nie przygotowałem się. Nazwa artysty, jeszcze raz? Mortalcio. Mortal. Tak, jest to Mortal Szkło. Wiem, że skrzywdziłem cię, wiesz, że to może łez. Dlaczego nazywa się Mortal na piosenkach, a nie Mortalcio? Nie wiem dlaczego. To może jest jego pseudonim artystyczny jako raper, nie? Mam jeszcze dla ciebie jeden przykład, zobaczymy jak sobie poradzisz. Dobrze, dawaj. Na sobie uch, nowy dres, uch, cały klub, uch, buja się. I znowu to znam, słyszałem to gdzieś. Dobra, a to nie jest... Poczekaj, bo... Teraz jest problem, bo Meduza wydał dużo piosenek ostatnio, a wiem, że uch, to jest w Kongo, to my. I teraz na sobie nowy dres, no pasowałoby to pod Meduzę, więc to będzie na pewno Meduza. Powiedz mi tylko, czy to będzie Meduza, bo nie ma sensu dalej drążyć, jeżeli to nie jest Meduza. Jest to Meduza. Meduza. A to jest to, że przyszła nowa paczka, coś tam? Czekaj, muszę sprawdzić. Bo on ma taką piosenkę teraz w refrenie, że tam jest coś tam, przyszła nowa paczka, coś tam, kurier, coś tam. No co tam, halo, dzwoni kurier z paką, Meduza coś tam. Tak, coś tam, tak, to faraon. Tak. Nie faraon. Czekaj, teraz pytanie, jaki tytuł będzie? Będzie albo halo. No co tam, halo. Będzie co tam, albo halo, albo faraon. Ale obstawiam, że zaczyna się na końcu. Meduza, faraon. Dobrze. To Meduza, faraon. Ale w tytułu nie zgadnę mnie to. Jezus Maria, dobrze. Na sobie nowy dres, cały klub. A wiesz, czemu to znam? Bo rekwer, jak to śpiewa zawsze na planie, jak sobie chodzimy i mówię, co tam, halo? I sobie śpiewa, dlatego to znam. A jeżeli wy znaliście lepiej ode mnie i macie lepszą punktację, napiszcie w komentarzu, ja sobie bardzo poprzyglądam. Chętnie, do zobaczenia, cześć.